Zadanie 17. Pan Stanisław spłacił pożyczką w wysokości 8910 zł w 18 ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł. Oblicz kwotę pierwszej raty, zapisz obliczenie. I teraz popatrzmy. Mamy tutaj 18 rat. Każda rata jest mniejsza o 30 zł. Oznacza to, że to zadanie możemy rozwiązać w oparciu o ciąg arytmetyczny. I teraz popatrzmy. Jeżeli wszystkie raty do siebie dodamy, to uzyskamy 8910 zł. Co to znaczy? To znaczy, że suma 18 elementów tego ciągu jest równa tyle. Możemy zatem zapisać, że S18, czyli suma pierwszych 18 wyrazów ciągu arytmetycznego, jest równa 8910 zł. Wiemy, że każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł i to jest nasza różnica, czyli R w tym przypadku będzie wynosiło minus 30. My jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć kwotę pierwszej raty, to znaczy, że w gruncie rzeczy my jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć wyraz, wartość pierwszego wyrazu ciągu arytmetycznego. I z racji tego, że mamy tutaj sumę, to taką pierwszą rzeczą, która powinna nam się nasunąć tutaj na myśl, jest wykorzystanie wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. I ta suma wygląda następująco. Sn to się równa a1 razy an, czyli ostatni wyraz liczony do sumy, dzielone na 2 razy liczebność tego zbioru, który sumujemy. Oznacza to, że tutaj będziemy mieli S18, które będzie równe pierwszy wyraz ciągu razy 18 wyraz ciągu, czyli ostatni liczony do sumy, dzielone na 2 i razy 18. Ale popatrzmy, że o tyle, o ile mamy tutaj tę daną, to my nie mamy wartości ani pierwszego, ani 18 wyrazu tego ciągu, czyli nie mamy wartości ani pierwszej, ani ostatniej raty. To znaczy, że ten wzór będzie nam tutaj ciężko zastosować. W związku z powyższym my musimy tutaj wykorzystać inny jeszcze wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. I tym wzorem, o którym mowa, jest Sn, które jest równe i tutaj w liczniku będziemy mieli 2 razy pierwszy wyraz ciągu dodać n odjąć 1 razy różnica dzielone na 2 razy liczebność zbioru, który sumujemy. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj S18, które jest równe 2 razy pierwszy wyraz ciągu dodać. No i teraz ile wynosi nasze n? Popatrzmy, że nasze n wynosi 18, dlatego że tyle mamy rat. W związku z powyższym tutaj zapiszę, że n jest równe 18. Więc tutaj po znaku dodawania mamy 18 odjąć 1 razy różnica, czyli razy minus 30. To dzielimy na 2 i mnożymy przez n, czyli mnożymy przez 18. I teraz pod S18 my możemy podstawić tę wartość, czyli 8910. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj 8910, które jest równe 2a1 razy 17 razy minus 30. I teraz, no dobrze, my przepiszemy tutaj w mianowniku dwójkę. I tutaj, że całość mnożymy przez 18. Ja przepisałam, ale mogliśmy od razu tutaj skrócić na tym etapie. Ja tego nie zrobiłam, w związku z powyższym tę dwójkę i liczbę 18 skrócimy na tym etapie. Uzyskujemy zatem 8910, które jest równe. I teraz skracamy dwójkę z 18, tutaj uzyskując 1, a tutaj uzyskując liczbę 9. W związku z tym 8910 to jest dokładnie to samo, co 9 razy dwukrotność pierwszego wyrazu ciągu, no i 17 razy minus 30 to jest liczba minus 510. W kolejnym kroku zawartość tego nawiasu musimy wymnożyć przez 9. Uzyskujemy zatem 8910, które jest równe liczbie 18 razy pierwszy wyraz ciągu, no i teraz 9 razy 510. Czy razy minus 510, bo oczywiście tutaj stoi minus, my uzyskujemy na tej podstawie minus 4590. I teraz to równanie zamieniam stronami, czyli A1 odjąć 4590 jest równe 8910. No i teraz na tym etapie tę liczbę przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, w związku z powyższym 18 razy
A1 to się równa 8910, dodać 4590. No ja już tutaj dalsze rozwiązanie przenoszę na prawą stronę i będziemy tutaj mieli 18 razy A1, które jest równe liczbie 13500. I teraz to równanie obustronnie musimy podzielić przez 18, uzyskując A1 równe 750. Co to znaczy? To znaczy, że pierwszy wyraz w ciągu, o którym tutaj mówimy, jest równy liczbie 750. Natomiast w kontekście naszego zadania oznacza to, że pierwsza rata, pierwsza z 18 rat tego kredytu wynosiła 750 zł i taką odpowiedź tutaj należy zapisać.